czy ujawniona ostatnio afera taśmowa, zmiecie ze stanowisk prezesa PZPN-u Grzegorza Latę i sekretarza generalnego Zdzisława Kręcinę, śmiem wątpić, nie postawiłbym chyba pieniędzy na to, że odejdą przed Euro 2012. Oczywiście ani ja, ani setki kibiców, z którymi miałem ostatnio do czynienia, choćby podczas tych meczów reprezentacji z Włochami czy z Węgrami na ziejącym pustką stadionie w Poznaniu, nie kocham tej instytucji i jeśli nie zaśpiewam w tym momencie słynnej piosenki o PZPN, to dlatego, że jestem dziennikarzem i mi nie wypada. Natomiast mnóstwo zarzutów mam wobec działaczy, wobec Grzegorza Laty, zwłaszcza jako prezes. Już pomijam setki gaf, jakie popełnił. Pamiętamy, że mało co, przecież mieliśmy organizować Euro 2012 z Niemcami, czy całą historię z Orzełkiem. Mam olbrzymie pretensje za to, że traktują właśnie polski futbol jako takie dobro udzielne i nie licząc się absolutnie ze zdaniem niczyim, decydują, że znika godło, wchodzi orzełek, ale nie tylko to. Zarzucam im brak systemu szkolenia młodzieży, to, że zmuszeni jesteśmy, budując drużynę na turniej we własnym kraju, naturalizować cudzoziemców, bo mamy za mało dobrych naszych tu wyszkolonych zawodników. Więc jest się do czego przyczepić, ale te taśmy ja nazywam nie taśmami prawdy, ale taśmami półprawdy. Gdyby tam był dowód na to, że ci czołowi działacze PZPN-u są skorumpowani, świetnie, skażmy ich, uwięzijmy ich. Natomiast z tych rozmów niestety niewiele wynika. Wynika być może jakaś taka gotowość do korupcji, ale nie mamy dowodów na to, że do niej doszło. Padają bardzo takie fajnie wyglądające później w tekście, w mediach hasła o 5-10%, o 2-3 bankach. Sekretarz Kręcina mówi, że idealna jest sytuacja, marzy o takiej sytuacji, bo właśnie kupuje mieszkanie młodemu, no ale te taśmy, mam wrażenie, ucinają się w najciekawszych momentach. Trzeba załatwić przetarg, cięcie, nie wiemy co dalej, a może dalej z ust czy Grzegorza Laty, czy sekretarza Kręciny padłoby na przykład stwierdzenie, ale wszystko lege artis, wszystko zgodnie z prawem i tak dalej, i tak dalej. Niestety, czy też stety, nie mamy żadnych dowodów na nieuczciwość, na korupcję czołowych działaczy PZPN-u. Uczciwość, w którą możemy wątpić. Ja na przykład wątpię, bo pamiętam wypowiedzi Grzegorza Laty. Nie wiem, czy pamiętacie, jak znowu zrobiła się zawierucha wobec aresztowań sędziów piłkarskich. Dowodzono im korupcję. Prezes Lato stwierdził, że już dochodzi do paranoi. Za chwilę będziemy wsadzać do więzienia, bo ktoś tam puścił mecz w jakiejś tam niższej lidze za pęto kiełbasy i litr wódki. No. To pokazuje jego stosunek do uczciwości w polskim futbolu. Ale też mam tu olbrzymie, tak jak mam wątpliwości wobec działaczy, tak i wobec tych, którzy tę aferę ujawniają, wobec intencji Kazimierza Grenia, człowieka, który wyniósł na stanowisko Grzegorza Latę, ale potem został przez niego źle potraktowany, pominięty, nie został sekretarzem generalnym PZPN-u, choć bardzo chciał i dziś sam przyznaje, że się za to mści, a jeszcze, o czym niewiele osób wie, ale on sam przyznał to. Ja słyszałem tą wypowiedź, że też kieruje się tutaj takim osobistą zniewagą jego syn Rafał Greń, sędzia. Jego kariera została ukręcona przez działaczy, właśnie ponoć też w zemście. Grzegorz Kulikowski, przedsiębiorca, człowiek, szara eminencja PZPN-u, który tych nagrań dokonał też. Nie są to dla mnie osoby o czystych intencjach, którymi byłoby ratowanie polskiego futbolu przed złymi działaczami. Ale jeśli mają jeszcze kolejne taśmy, bo te, jak mówię,
mnie niestety nie przekonują, choć są pretekstem do tego, żeby z wyjaśnianiem umów na budowę siedziby, na wszelkie kontrakty, umów, przelewów, żeby sprawą wyjaśnieniem sprawy zajęły się służby, żeby zaczęła się prokuratura, żeby CBA mają swoje możliwości i być może z nich skorzystają, natomiast na pewno nie rozstrzygnie się to przed Euro 2012. Nie wierzę, żeby rząd chciał pójść przed turniejem na konfrontację, którą już wielokrotnie różne rządy przegrywały z UEFA i FIFA. Dziś, jeśli chcemy zreformować PZPN, a nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe z tym betonem działaczy z terenów, z regionu, czy to w ogóle jest możliwe. Natomiast jeżeli w ogóle chcemy, to po pierwsze nie tuż przed turniejem organizowanym w naszym kraju, choć służby niech się powoli tym wszystkim zajmują i wyjaśniają. Natomiast nie ma co robić zawieruchy, a jeśli już, to razem z FIFA, razem z UEFA, po przedstawieniu w centrali dowodów albo na korupcję, jeśli takie będą, albo na to po prostu, że ci działacze szkodzą polskiemu futbolowi, o co akurat będzie najłatwiej i wspólnie, i przy aprobacie wówczas przeprowadzić nowe wybory, gdzie głosowaliby inni niebetonowi działacze i wówczas wierzę, że ktoś taki, a słyszę, że chcą, jak Jerzy Dudek, jak Marek Koźmiński czy Roman Kosecki, byli wielcy piłkarze, którzy wiedzą, jak organizacja takiego związku wygląda za granicą, znają najlepsze wzorce, wtedy, że zostając szefami PZPN-u, byliby w stanie tutaj coś osiągnąć, bo mając do współpracy tych wszystkich ludzi, których widzieliśmy na zjeździe w hotelu Sheraton, niewiele by osiągnęli i tylko by się wraz z nimi skompromitowali. Więc czekam na poważne dowody korupcji. Te, które są, mnie nie przekonują. Jestem, że jednak za zasadą, że wszelkie wątpliwości trzeba rozstrzygać na stronę oskarżonych. Czekam na te dowody i myślę, że z tymi działaczami pomęczymy się co najmniej do Euro 2012.